Witam Was tutaj, cześć, Tomek Znosz, zapraszam Was na kolejną ankietę. I to już jest sobie taki rytuał, że co tydzień jest ankieta, bo jest nowy scenariusz. Mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, jak w końcu znajdziemy jakiś trudniejszy. Dobra, tak. Dzisiaj jest ankieta, czyli standardowo głosujecie na dany scenariusz. I tak, alpejskie wioski mamy już zrobione. Więc tak, pierwszy to jest przy Zaporze. Przyjemne miasto obok Zapory, co może się stać? Wysoka trudność. Warunki zwycięstwa, liczba ludności ponad 65 tysięcy, to zagraj 3. Warunki porażki, to zagraj 3 100 tygodniowy, lub liczba ludności poniżej 1. Okej, ale można być na minusie z pieniędzmi. Dobrze. Kolejny, promowe imperium. W to bym chętnie poszedł teraz. Ale wygłosujecie. Niewielkie miasteczko po jeziorze to idealne miejsce dla stworzenia rozległej sieci promowej. Pokaż co potrafisz. Co potrafisz i stwórz sprawną sieć wodnego transportu publicznego. To łatwy scenariusz. Tak, to jest łatwy scenariusz. Zawsze to powtarzam już ostatnio. Warunki zwycięstwa, no to tam 250 tysięcy osób przywiezionych statkami, liczba ludności ponad 25 tysięcy. Warunki porażki mniej niż 0 pieniędzy na koncie, no i więc łatwo. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tylko że problemy mają małą pojemność, więc naprawdę trzeba byłoby ich tam trochę naprodukować. Ciekawe. Odkorkowanie miasta nam się dzisiaj udało, albo tam wczoraj zwyciężyć, więc ostatnio. Tereny powodziowe. Kolejny. Scenariusz dla lubiących wyzwania, w którym ścigasz się z czasem, aby ocalić swoje miasto. Okej. Okay. Warunki zwycięstwa. Rozegraj 120 tygodni w grze. No dobra. Warunki porażki. Zdołaj co najmniej 5 kawałków obszarów miasta. I tego trochę nie rozumiem, ale no dobra. Lub mniej... Mniej niż 0 pieniędzy, 0 pieniędzy na koncie, ok. Rozegraj 15 tygodni w grze, liczba ludności poniżej 1. Mam dziwne uczucie, że ten scenariusz nie będzie działać. Ze względu na ten ostatni podpunkt. Ale no dobra, jak go wybierzecie, to sprawdzimy to sobie, tak? A właściwie to sprawdzę. I jeżeli będzie nie działać, to zresztą zobaczę niedługo. Wyspiacki klimat to nie. I jeszcze ostatni kraina Tornal. Wyspiacki klimat będzie po w tych, jak tam się wszystkie tutaj skończą, na przykład z Mastanzi czy coś. Wyspiacki kraina Tornal. Łatwy scenariusz, w którym twoim celem jest rozwój miasta i przetrwanie katastrof. Czyli łatwy, tak? Warunki porażki, no to jest rzeczywiście bardzo łatwe, bo jest minus 30 tysięcy między na koncie, ale co byłoby fajne, ten scenariusz byśmy już trochę dłużej robili. Bo warunki zwycięstwa to liczba ludności ponad 150 tysięcy osób, czyli dużo. 200 tysięcy, 20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maksymalną długość życia i ponad milion pieniędzy na koncie. Ciekawe, ciekawe, tylko nie ma pociągów. Ale to byłby też na pewno fajny scenariusz. Pociągi nam się też jest zepsuty, więc tak, jeszcze raz. Przy Zaporze, promowe imperium, tereny powodziowe i kraina Tornat. Mało się tych scenariuszów robi, no bo na przykład pociągi są zepsute, czy no, niech tutaj są po prostu, wiecie, wyspiacki klimat na przykład kiedy indziej zrobimy. Dobrze, wy głosujecie, ja powiem to w skrócie tak, że czas na ankietę jest, mam nadzieję, dosyć szybki, abyście to dosyć szybko zrobili. Natomiast ja dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeśli się podobał, zostawcie w górę, no i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!